Szanowni Państwo, bardzo miło nam, gospodarzom dzisiejszej uroczystości, gościć tutaj Państwa. Chciałbym w imieniu Pana Starosty Konińskiego, Pana Stanisława Bielika, w imieniu wykonawcy skanskiej, w imieniu projektantów przywitać i Zarządu Dróg Powiatowych, przywitać wszystkich Państwa zebranych dzisiaj na tak miłej dla nas uroczystości. Na uroczystości oddania wyremontowanej, poprawionej i przebudowanej drogi powiatowej numer 3181 na odcinku Wilczogóra - Turek - Skulska Wieś. Dziś znaleźliśmy się w miejscowości Dzierżysław, która jest symbolicznym miejscem połowy tej drogi i dlatego, że droga znajduje się na terenie dwóch gmin, gminy Wilczyn i gminy Skulsk. Dlatego to miejsce będzie tym symbolicznym miejscem pozwalającym na otwarcie w jednej i drugiej gminie dwóch zadań, które tutaj były realizowane, bo ta droga była w dwóch zadaniach styczniowym i marcowym rozstrzygnięta ze środków Unii Europejskiej. Pozwólcie Państwo, że krótko przybliżę to, co chcemy dziś, czyli za moment oddanie tu z poświęceniem tej drogi, następnie przejazd w kierunku Wilczyna, bo jechaliście Państwo od strony Skulska i ten kawałek drogi znacie. Następnie proszę zwrócić uwagę na to wszystko, co zrobiliśmy na tej drodze, czyli droga jest poszerzona do 6 metrów, droga ma utwardzone pobocza w części, ma chodniki, ma w tej chwili wiele elementów, które tę drogę w częściach zamieszkałych kwalifikują do drogi o charakterze ulicznym z 7-metrową szerokością jezdni. Po minięciu Wilczyna chcielibyśmy Państwa, ponieważ jest dość chłodno, zaprosić wszystkich, jak jesteście tutaj, na odrobinę herbaty pod sosnami, ale tego dokona już Pan Starosta jako gospodarz za chwilę. Chciałbym zatem w tej chwili bardzo serdecznie powitać wszystkich przybyłych Państwa na naszą uroczystość. Nie mógł być Pan Piotr Florek, ale mówił, że duchem jest z nami. Chciałbym powitać Pana Andrzeja Nowaka, Przewodniczącego Rady Powiatu. Pana Antoniego Klonowskiego, Wójta Gminy Skulsk. Pana Grzegorza Nykowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Skulsk. Pana Piotra Kamińskiego, pełniącego obowiązki wójta gminy Wilczyn. Pana Eugeniusza Działaka, przewodniczącego Rady Gminy Wilczyn. Panią Halinę Lenartowicz, członka zarządu powiatu. Pana Zenona Paszka, nie widzę. Pana Waldemara Tubackiego, członka zarządu. Pana Antoniego Kulczaka widziałem, przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Powiatu. Bardzo serdecznie proszę teraz o zabranie głosu Pana Starostę Konińskiego, Pana Stanisława Bielika, który był inicjatorem tej budowy, był i jest beneficjentem tego zadania. Szanowni Państwo, serdecznie jeszcze raz witam Państwa. Znajdujemy się na odcinku drogi, który dzisiaj, można powiedzieć, w ciągu 12-letniej historii powiatu konińskiego jest największą naszą inwestycją. Odcinek długi, bo ponad 10 km, odcinek znacznej wartości, bo ponad 12 milionów złotych. Z tego połowa została dofinansowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja ta rodziła się dosyć dawno, od wielu lat. W zasadzie to jej początek był jeszcze w tamtej kadencji, w drugiej kadencji Rady Powiatu i tak nabierała, że tak powiem, znacząca była ze względu jednak na to, że jest to, jak już tutaj powiedziałem, o kosztach droga inwestycja, stąd też i pewien dosyć długi, że tak powiem, okres oczekiwania, kiedy zaczęliśmy tą inwestycję realizować.
ale to dzięki temu, że właśnie pojawiły się możliwości finansowania ze środków europejskich, z Regionalnego Programu Operacyjnego, mogliśmy do tego odcinka budowy tutaj przystąpić. No niestety w czasie przygotowania tej inwestycji, jak i później podejmowania decyzji było wiele, że tak powiem, kontrowersyjnych tutaj opinii, szczególnie wśród naszych radnych, no i stąd też były pewne problemy, pewne trudności, aby można było to zrealizować. Cieszę się jednak, że mimo tego, że nie zawsze wśród niektórych radnych znajdowaliśmy właściwe zrozumienie, jednak mimo wszystko udało się zrealizować tę inwestycję i to w znacznie krótszym czasie niż było wcześniej zakładane, bo była wcześniej była zakładana ta inwestycja w dwóch etapach na lata, no, znacznie dalej niż rok 2010. Jednak myślę, że dzięki tutaj życzliwości wielu innych radnych, którzy powiedzmy, jak i przede wszystkim tutaj życzliwości nieodżałowanej pamięci pana wójta Wiecheckiego, tutaj mieliśmy to wsparcie i można było ten odcinek, tą inwestycję zrealizować, można powiedzieć, w ciągu jednego roku. Z tego się niezmiernie cieszę, ponieważ jest to naprawdę ważny odcinek drogi. Ten, to żeśmy rozumieli zawsze, że tak jest, ale tak powiedziałem, to, że to trwało ileś tam lat, zanim ta inwestycja została zrealizowana, to jednak, no jednak koszty inwestycji, a poza tym trudno było, bo to też między innymi rodziło pewne kontrowersje wśród radnych. Szanowni Państwo, no tak się składa, że jest ta droga składa się na wiele innych zadań, które zostały w roku bieżącym szczególnie zrealizowane. Myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję spotkać się na innych odcinkach z innych programów, które są realizowane, bo tych odcinków dróg i tych kilometrów w tym roku mamy znaczne długości. Chciałbym życzyć mieszkańcom zarówno gminy Skulsk, gminy Wilczyn, ale również wszystkim uczestnikom tej drogi, aby po prostu mogli jak najlepiej, jak najbezpieczniej korzystać, bo przecież ta inwestycja po to została zrobiona, żeby służyła do bezpiecznego przemieszczania się, do bezpiecznego transportu. Jeszcze raz serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy pomogli w tej realizacji i życzę dobrej podróży na tej drodze. Dziękuję bardzo. Bezpiecznej. Bardzo dziękuję panu staroście. Myślę, że wszyscy podróżujący będą tu bezpiecznie podróżować, a o głos prosili jeszcze panowie wójtowie z Kulska i Wilczyna. Zapraszam serdecznie. Szanowny panie starosto, drodzy przyjaciele z gminy Wilczyn, zaproszeni goście, mieszkańcy Skulskiej gminy. Świętujemy dzisiaj oficjalne oddanie do użytku wspaniałego obiektu, który w wyraźny sposób zwiększy sprawność komunikacyjną pomiędzy gminą Wilczyn a gminą Skulsk. Obiekt ten, jakim jest tak pięknie przebudowana droga pomiędzy naszymi zaprzyjaźnionymi gminami, w dobitny sposób przyczyni się do oszczędności czasu, a także łatwiejszego i wygodniejszego przemieszczania się mieszkańców naszych gmin po tym terenie. Inwestycja ta jest kolejnym krokiem w stronę nowoczesności. Jest kolejnym krokiem oczekiwanym przez rozwijające się nasze gminne społeczności. Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne muszą być priorytetem dla samorządu. W znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego miejscowości usytuowanych w ich rejonie. Komunikacja może odbywać się dzisiaj na wiele sposobów. Mamy internet, telefony komórkowe, samoloty oraz wiele innych nowinek technicznych wspomagających przekaz informacji i myśli ludzkiej. Dobra i nowoczesna droga oszczędza nam czas, a czas to pieniądz. I właśnie pośpiech w najbardziej obrazowy sposób oddaje specyfikę czasów, w jakich przyszło nam żyć. To architekci i budowniczowie ciężko pracowali, by droga ta mogła służyć tutejszej społeczności dzisiaj i kolejnym pokoleniom przez dziesiątki lat. A efekt twórczej ich pracy
możemy wszyscy podziwiać. Wyrazy uznania należą się budowniczym, od projektantów i inżynierów po robotników drogowych. Szczególne jednak wyrazy uznania należą się zarządowi powiatu konińskiego na czele z panem starostą Stanisławem Bielikiem, bo bez jego dobrej woli, wyrozumiałości w niektórych sytuacjach i dążeniu do wytyczonego celu inwestycja ta nie byłaby zrealizowana. Porażka jest sierotą. Sukces ma wielu rodzicach. Jednak wszyscy musimy oddać szacunek panu staroście, bo to on jest ojcem tej gminy. Mieszkańcy skulskiej gminy pięknie panu za nią dziękują i na pewno nigdy tego zacnego dzieła zlokalizowanego na naszym terenie staroście powiatu konińskiego nie zapomnę. Chciałem także podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomagali w zrealizowaniu przebudowania tej drogi, a naszych przemiłych sąsiadów z gminy Wilczyn zapraszamy do nas. Zapraszamy do gminy Skulsk, bo już możecie po pięknie przebudowanej drodze jechać bez obaw, że któreś z kół się urwie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w nawiązaniu do tego, co powiedział wójt gminy Skulsk, ja również w imieniu samorządu gminy Wilczyn chciałbym podziękować za pobudowanie tej drogi. Drogi, która, tak jak na końcu wójt powiedział, połączy gminę Wilczyn z gminą Skulsk. Również zapraszamy do Wilczyna. Dziękujemy w imieniu i samorządu, i mieszkańców gminy, panu staroście i całemu zarządowi powiatu za tą piękną drogę. A te skromne kwiaty niech będą dowodem wdzięczności. Dziękuję. Chciałbym zapytać, czy ktoś z Państwa obecnych tutaj chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, to proszę Państwa, nadchodzi ten najważniejszy chyba w dniu dzisiejszym moment, moment symbolicznego przecięcia wstęgi. Ostatnie cięcie, które otworzy nam tę drogę dla społeczeństwa.